pojechaliśmy do Austrii i tu na pierwszej stacji w Altach zakupiliśmy winietę. Naklejona już jest. Za 10 dni 11 euro. I teraz właśnie jeszcze sobie robimy serwis. Zatankowaliśmy. A także przed nami jeszcze 4,5 godziny drogi. A teraz obecnie stoimy na myjni. Taka myjnia duża dla kamperów. W tej samej stacji, tam jest stacja. Na stacji można kupić SIM kartę, są toalety, przekąski, kawa, herbata, także tuż za przekroczeniem granicy nie musicie się martwić, w nie od razu można kupić. Zatankowaliśmy też na tej samej stacji, gdzie kupiliśmy winietę i diesel jest po euro 69, jakby ktoś się zastanawiał, to taka jest cena diesla. Także podobnie jak w Irlandii. Ale mają na 4 metry. W Szwajcarii były okrągłe i wyższe, prawda? Tak. 60 metrów, coś takiego. Także szwajcarskie tunele wygrywają. Jesteśmy na miejscówce i musieliśmy oczywiście stestować McDonalda. Jesteśmy zaskoczeni pozytywnie ceną w Niemczech. Zapłaciliśmy 27,77 za 2 mile z burgerami, fryteczki, picie i jeszcze taki deserek. To jest naprawdę dobra cena jak na maka. A przyjechaliśmy dzisiaj, zmiana planów lekka była, bo mieliśmy jechać prosto do Austrii, do Hallstatt, ale przejeżdżając w trasie Łukasz sobie przypomniał, że jest tutaj zamek przy granicy niemiecko-austriackiej, do którego chciał przyjechać. To jest zamek Schloss Neuschwanstein. Jakoś tak się nazywa. I pewnie go kojarzycie, jest bardzo charakterystyczny, jasny, piękny zamek. Link i koordynaty do tego zamku oczywiście dam pod filmem, więc z linkiem jak kupić bilety, jakie są ceny. Ogólnie online wszystkie bilety niestety są wyprzedane, więc ryzykujemy. Rano będziemy musieli wstać, tam pojechać, zaparkować i pójść do kasy, zobaczyć, czy uda nam się bilety kupić, więc trzymajcie kciuki. Do jutra! Dzień dobry moi drodzy, nastał nowy dzień. Zbieramy się właśnie do zamku. Mam nadzieję, że uda nam się dostać. Chciałam wam pokazać, na jakiej miejscówce śpimy. Noc była bardzo cicha, teraz się zaczął trochę ruch od 8 rano, ale świetne miejsce i za darmo to najważniejsze. Tam jest zamek, jezioro, górki. Przy drodze, ale tak jak mówię, w nocy było cicho, także super nam się spało. Koordynaty będą pod filmikiem. Tam taki biały punkt, tam właśnie zmierzamy. Nie będę wymawiała ponownie nazwy tego zamku, bo jest trudna, ale jest to bardzo słynny zamek. No jest to Schloss. Tak. Wejście kosztuje 18 euro za dorosłego, a dzieci za darmo. Pokażę się, ile parking kosztuje, bo chyba za 6 godzin, jak wyczytałam w internecie, 10 euro, ale zobaczymy na miejscu, to wam powiem. Autobusy 3 euro podobno w dwie strony, żeby tam wjechać na zamek. Ale wygląda majestatycznie, pięknie. Na tle tych gór, na skalę. Ogólnie jak jechaliśmy wzdłuż Liechtenstein granicy, to było bardzo dużo zamków na skalę. Także mają rozmach, jeśli chodzi o te zamki. No, wjechaliśmy do tego miasteczka Fusen. Ładne górskie miasteczko. Restauracje, sklepy, toalety. Jest kilka tutaj kampingów, no ale ceny zaczynały się od 30 euro wzwyż za noc.
nawet 72 było. Tak. I no my bardzo późno tu przyjechaliśmy, po godzinie 22, więc większość tych kampingów, recepcje były nieczynne, więc no to mijało się trochę z celem. Ale na szczęście na Park Fortnite udało się znaleźć tą miejscówkę na dziko, za darmo i blisko miasteczka, także teraz oby nam się udało złapać autobus i do zamku wejść. Podobno wycieczka trwa około 45 minut, zwiedzanie tych pomieszczeń. Nie można samemu wejść i zwiedzać, trzeba to z przewodnikiem robić. Dorożkami można wjechać. Widać, że tutaj niektórzy są chętni na przejażdżkę. Piękne budownictwo. O, i jest właśnie drugi zamek. No my tu wjeżdżamy. No i co za bezkontery? Niestety na parkingu numer 4 zakaz jest kamperów, ale po drodze mijaliśmy kilka kamperowych parkingów, więc zaraz coś znajdziemy. Zaparkowaliśmy, to jest Park Plus numer 2 i tak jak widzicie, dla kamperów do 6 godzin cena 16 euro i za każdą dodatkową godzinę 2 euro. Niestety bilety są wyprzedane na dzisiaj. Jest już tutaj bardzo dużo ludzi. Mamy pecha. I pół. Także jeśli nie macie zarezerwowanych biletów online, to polecam najpierw podejść pod informację turystyczną. Po prostu podjechać gdzieś samochodem na awaryjne, wyskoczyć i zobaczyć, czy jest znak. Bo wtedy zaoszczędzicie sobie płacenia 16 euro za parking. Ponieważ nie ma tu za godzinę parkingu, 16 euro i to jest do 6 godzin może stać, nieważne czy stoisz 10 sekund czy kilka godzin, więc warto podjechać tu właśnie do tego punktu, sprawdzić czy są bilety i zdecydować czy chcecie zostać, czy chcecie wracać. No my zostajemy, bo już zapłacimy ten parking i dookoła zamku i tak jest pięknie, można uchwycić super zamek z mostu z zewnątrz, więc zrobimy to, skoro tu przyjechaliśmy specjalnie, już nocowaliśmy, żeby zamek zobaczyć, to poczekamy. Ale pogoda nie dopisuje, jak widzicie, jesteśmy w kurtkach, deszcz pada. A! Irlandzka pogoda, nic nowego dla nas. To taka informacja, jeśli macie zarezerwowane biletów online i na przykład chcecie jechać autobusem, no to musicie mieć gotówkę, ponieważ za autobus tylko można gotówką płacić, nie można kartą, więc euro trzeba mieć przy sobie. Oznaczenia są w miarę dobre. Stamtąd przyszliśmy, także pamiętajcie, żeby mieć gotówkę ze sobą, juraski. Tutaj jak wspomniałam jest kilka zamków, trzy są. I tu macie napisane ceny. Dorożka ile kosztuje? 8 euro za osobę i 4 euro powrót. Mapka jak to wygląda. Można też iść pod zamek, to około 20-30 minut. Pod ten Hohenschwan, a ten Neuschwanstein to jest około 40 minut spacerku. Także nie trzeba wcale autobusu brać, no my bierzemy, bo nam zależy na czasie. Pan w informacji turystycznej powiedział, że jeśli nie ma się rezerwacji online, to najlepiej jest tutaj być już o 7.30 rano w kolejce i czekać na otwarcie, żeby dostać bilet. No my byliśmy o 9, po 9, no więc niestety. A w opiniach było napisane, że ludzie już od nieraz od 6.30 w kolejkach stoją. Podejrzewam, że to w weekendy, czy w takim bardzo, bardzo wysokim sezonie. No ale... Nic nie szkodzi. Po prostu jedziemy, obejdziemy dookoła. Jedziemy dalej do Hallstatt.
podjeżdża autobus na zamek. Bilet w jedną stronę 3 euro, powrotny 3,50. Hi, can I have 3? Co 20 minut autobus odjeżdża, a to jest drugi ten zamek. To jest ten pierwszy parking numer 4, na który chcieliśmy wjechać, co jest najbliżej autobusu, no ale niestety zakaz kamperów. I tu jest kasa, w której się bilety kupuje. Wysiedliśmy z autobusu i teraz 10 minut pan mówił, się idzie do zamku. A tu na wprost wyjście z autobusu, pod górę się idzie do mostu, z którego pięknie widać zamek. Ten most nazywa się Marienbrücke i jest to most wiszący o wysokości około 90 metrów nad wąwozem Polat. Jego długość wynosi 35 metrów. Są z niego spektakularne widoki na zamek Neuschwanstein, no i na okoliczne krajobrazy alpejskie. Ten most został początkowo zbudowany jako drewniana konstrukcja, ale w 1866 roku został zastąpiony taką bardziej właśnie tą trwałą konstrukcją żelazną, po której teraz właśnie chodzimy. No teraz będziemy szli w stronę zamku właśnie. I co nieco wam zaraz o nim też opowiem. Zamek Neuschwanstein jest znany również jako Schloss Neuschwanstein. To jeden z najbardziej znanych zamków na świecie. Położony jest południowej Bawarii, tak jak wspomniałam, w pobliżu tego miasta Fussen w Alpach. Został zbudowany na polecenie króla Ludwika II Bawarskiego, no i jest uważany za jeden z najbardziej ikonicznych przykładów architektury neoromańskiej. Budowa zamku rozpoczęła się w 1869 roku. Projekt został wykonany przez Eduarda Riedela, a później zmodyfikowany przez Georgia Wondelmana i Juliusa Hoffmana. Zamek ten nigdy nie został w pełni ukończony. Prace budowlane trwały do śmierci Ludwika w 1886 roku. Zamek ten łączy głównie style neoromańskie z elementami gotyku i bizantyjskiego. Wnętrza są bogato zdobione, nawiązują do legend, mitów germańskich, a także opert Richarda Wagnera, którego król Ludwik był wielkim mecenasem. Tak jak wspomniałam, do tego zamku nie możemy niestety wchodzić z kamerami i nagrywać, można tylko z zewnątrz. Więc jeśli ktoś ma ochotę zobaczyć, jak to w środku wygląda, no to wtedy można chyba na stronie, widziałam takie krótkie wideo, gdzie można obejrzeć, jest kilka ujęć do środka z tej sali. Nie wiem, czy wiecie, ale zamek ten służył jako inspiracja dla zamku Śpiącej Królewny w Disneylandzie i był on planowany oryginalnie jako prywatna rezydencja Ludwika II, ale jednak został otwarty dla publiczności już 6 tygodni po jego śmierci. No, stoi na wejściu strażnik, sprawdza bilety. Nie dało się wbić bez bileciku niestety. Ale i tak z zewnątrz robi mega wrażenie zamek. Idziemy jeszcze w dół na punkt widokowy. Tu się skręca w dół, jest punkt widokowy, tam widać są jakieś sklepy z pamiątkami. Chyba jest też restauracja. A tu wam jeszcze szybko pokażę mapkę tego zamku. I kierunek, w jakim się zwiedza, jakie komnaty są udostępnione. I tak jak widzicie, nie można robić zdjęć, ani nagrywać, ani używać telefonów w środku. Także są bardzo stricte, jeśli o to chodzi. Tutaj są różne ujęcia tego zamku. Jest on bajeczny. O której porze roku wam się najbardziej podoba? Zimą czy latem? Napiszcie w komentarzach. Magnesik kupiony. Ceny magnesów od 2,90 do 6,7 euro, także całkiem spoko. Ja mogę także...
O, jest znak, że nie można latać dronami. Łukasz wziął drona, miał nadzieję, że coś mu się uda ustrzelić. No nie wiem. O, i tutaj jest też hotspot Wi-Fi, widzę. Dobra, idę na punkt widokowy. A tutaj też są szafeczki zrobione, ponieważ nie wolno z dużymi plecakami, sprzętem, z dronami, z gimbalami, dużymi kamerami nie można wchodzić do zamku, więc tu są szafeczki, gdzie można zostawić swoje sprzęty, zanim się wejdzie zwiedzać zamek. Tu widzę też są takie schowki na rowery. Świetny pomysł. W środku zamek jak wygląda. No robi wrażenie z zewnątrz ten zamek. Szkoda, że nam się nie udało biletów dostać. No ale tak to jest, jak się ma śpiochów w rodzinie. Wyszło słoneczko, no my właśnie zjedliśmy, także słuchajcie, za 3 obiady, wodę i piwo i gulaszową jedną zupkę zapłaciliśmy 88 euro. Czyli tak okej, w lucernie na pewno było drożej. Zmierzamy w stronę parkingu, chociaż teraz jak słoneczko wyszło, to sugeruję do Łukasza, żeby jeszcze raz pojechać autobusem na zamek i zrobić kilka foci, ale po prostu jego aparatem. Czyli żeby konkretne zdjęcia będą. Mam nadzieję, że podobał wam się ten zamek. Nam się podobał. Piękny jest ten zamek. Jest godzina 12, słuchajcie. Wszystkie parkingi są pełne. Także nie dziwię się, że tak szybko się wyprzedaje ten zamek. Ogólnie online biletów nie ma dostępnych już do na półtorej miesiąca w przód. Tu jest nasz kamper, a tam u góry jest zamek. Także jak widzicie, jesteśmy stosunkowo blisko. Tu jest cały parking z tyłu właśnie kamperów. Prysznic, można zrobić serwis i są też pralki, więc mamy trochę prania, więc skorzystamy i w całkiem dobrych cenach. Wysokie opinie było na Park Fortnite, no i było to na naszej trasie do Hallstatt, więc zaraz wszystko ogarniemy. I oczywiście Ineskę dam pod opisem filmu do tego punktu. Piękna traska. Nic, tylko wyciągnąć rowery i jeździć, nie? To ci wciągnę i pojedzie za nami. Ale już nie mogę doczekać tego długiego, ciepłego prysznica. Ale tam pisało, że to jest prysznic tylko z zimną wodą. Nieprawda. Tak. Nie, nie, nie. Proszę mnie to nie kłamać.
separator akumulatorów DC-DC 60-amperowy jest zamontowany i od tej pory za każdym razem jak jedziemy w trasie to się ładuje i dzięki temu mamy prawie cały czas 100%. Nie musimy liczyć na słońce. Tak, mamy baterie naładowane, nie musimy się martwić o grzanie wody, ale wiadomo, o ilość wody trzeba pilnować, więc... O, i prawie już jesteśmy na miejscu. Tylko, że gdzie tu stanąć, czy tam? No, tam dalej wiedź. Zapewne zobaczymy gdzieś kampery zaraz. Pranie już jest wyprane, teraz suszy się. 3 euro za pranie, euro za suszenie. Jest cisza, spokój. Słychać świerszcze. Tam się wjeżdża, jest główna restauracja hotel. Tuż po lewej jest maszyna z frytkami, z różnymi przekąskami. Właśnie tam są toalety, prysznice, z których można korzystać za darmo. W głębi tutaj jest camping, za który się płaci. Tutaj ogólnie jest parking 5 euro za dzień, za 8 godzin, za samochód osobowy. Ale jak podeszłam do maszyny, do parkomatu i tam była opcja do wciśnięcia, czy to jest camper, no to wtedy przeskoczyło na 15 euro. Jednakże przyjechaliśmy po godzinie 6 i od 6 godziny się płaci w recepcji, w hotelu. Więc poszłam tam do recepcji. Pan o nic nie pytał, nawet jaki samochód i w ogóle, tylko poprosiłam, żeby mi dał drobne na pralkę. I kupiłam ten parking za 5 euro. I się zapytałam, czy musimy, o której musimy wyjechać, to powiedziała, to żaden problem, nie stresujcie się, nie? No i dostaliśmy tylko taką karteczkę, że parking jest zapłacony. I się zastanawiamy właśnie, czy zostaniemy tu na noc. Czy jedziemy pod Hallstatt, żeby już później od razu być na miejscu i zwiedzać, prawda? Tu po drodze jeszcze kupiłam truskawki, czereśnie, robię sałatkę, robimy sobie lasagne właśnie w piekarniku. Także jest tu świetnie i kminimy, czy zostajemy, czy jedziemy do Hallstatt. Ogólnie prysznic wzięty, woda super ciepła, wszystko czyściutko, także naprawdę super nawet, żeby stanąć, zapłacić te 5 euro za parking i się wykąpać, odświeżyć, zrobić pranie, serwis, nalać sobie wody. Myślę, że to jest dobra oferta, więc jesteśmy bardzo zadowoleni. Teraz zjemy i będziemy kminić, czy to nocujemy, czy jedziemy na Hallstatt. Także decyzje. Widzimy się później. Piękne jeziorko tu mamy. Udało mi się zejść. Na górze jest kamper. Dosyć śliskie tutaj zejście, bo jest taki grząski teren. No ale chciałam podejść bliżej do tego jeziora. No jest krystalicznie czysta woda. Pięknie to wygląda. Wujka z Ameryki rozmawiał. A, kawusia sobie wziął. Będę mnie zastanowił. Pogadaliśmy. Pokazałem mu w jakich pięknych okolicznościach przyrody pije kawę. Mówi, że go szczuje tylko. O, wow. Ale cudownie. Pionowa, co? Cudownie, no to jest zdecydowanie ściana taka pionowa. Te góry, ta część tutaj austriacka jest trochę inna niż szwajcarska, nie? Tak. Widać, że jezioro jest od razu mega głębokie tam. I nie jest takie morskie mocno. Pijemy kawusie i jedziemy na atrakcję, o której wam już wspominałam. Mam nadzieję, że uda nam się zaparkować, ponieważ w tym mieście jest trochę ciężko z parkingiem. No ale zobaczymy. Właśnie dzisiaj sobie rozmawialiśmy z Łukaszem, że na Austrię to trzeba byłoby też mieć pewnie z miesiąc czasu. Bo jest tyle pięknych miejsc. A niestety, jakby człowiek nie musiał do pracy wracać i zarabiać pieniędzy,
pieniędzy. To. Wszystko przez te pieniądze. Wszystko przez te pieniądze. Trzeba zarabiać, żeby móc jeździć, tak? Ale mamy plan. W jedną czy w dwie strony? Chyba w jedną. Hmm. Ale to się dowiemy, jak dojedziemy. No, tu trzeba było być chyba z samego raniutka. Tak, a która jest godzina? No, taka odpowiednia, nie? Czyli? 8 rano. 7:30. Nie, 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 zobaczcie, która jest godzina. 12:50. No, także tyle w temacie. No, ale są wakacje, człowiek wstaje, który chce. No, jesteśmy w Halsztat. Ciąg dalszy nastąpi.